Ich bożki są ze srebra i złota, dzieła rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują zapachu. Żyjąc we współczesnym świecie, wydaje nam się, że mowa o bożkach już nas nie dotyczy. Nie mijamy przecież pogańskich świątyń na co dzień. Wydaje nam się to rzeczą zupełnie odległą. Ale i dziś oddajemy cześć różnym bożkom. To te rzeczywistości, którym ufamy bardziej niż samemu Bogu. To te sytuacje, to te relacje, które są większe, ważniejsze niż Bóg. To również pokładanie nadziei w technice, która jak najbardziej ma służyć człowiekowi. Ale tak często okazuje się, że stawiamy ją na pierwszym miejscu, jakby była zdolna przewidzieć przyszłość, kształtować całkowicie nasze życie. I to są współczesne bożki, które nie mówią, nie widzą, nie słyszą, nie czują zapachu, pozbawione są dotyku. Choćby miały nie wiadomo jaką ilość czujników, które są w stanie zobaczyć tą fizyczną rzeczywistość. Nie zobaczą prawdy. Nie zobaczą tego, co jest w głębi serca człowieka. A Bóg patrzy na serce i zawsze widzi to, co jest prawdą.